Radek Prus, witam Cię. Wybiegamy trochę w przyszłość. Lenovo szykuje nowe laptopy. Nowe kanciaste produkty mają się pojawić na sklepowych półkach w kwietniu. Co tym razem proponuje nam ten producent? Pierwsze dwa modele to ThinkPad Edge E220S oraz E540S. Ten pierwszy ma 12,5 cala, ten drugi jest nieco większy i ma 14 cali. Oba mają mieć połyskujące ekrany, matową, ostro wykończoną obudowę. Do wyboru klienci będą mieli procesory Sandy Bridge Core i3, i5 albo i7. Dysk twardy to 320 GB, no jeśli chodzi o pamięć RAM, to Lenovo i w jednym i w drugim modelu proponuje 4 GB. Oba modele charakteryzuje mocny design, laptopy mają bardzo ostre kształty, no i czarny kolor. Będą pasowały raczej facetom niż kobietom, no ale wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Jeśli ktoś rozważa zakup ThinkPad Edge E220S albo E540S, to powinien się przygotować na wydatek mniej więcej $750. W zależności od konfiguracji ceny rosną właśnie od tej kwoty, ale to nie jedyne nowości, jakie szykuje Lenovo. W portfolio tego producenta ma się znaleźć nieco mniejszy ThinkPad X120e. Ma mieć ponad 11 cali i na rynku ma się pojawić niebawem, bo w lutym. Będzie chodził mniej więcej za $400. Jak tylko wpadnie w nasze ręce, to z pewnością pochwalimy się wrażeniami.